Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie, a przed nami EVH Model Stripe, czyli w paski. Jest to gitara w kolorze czerwonym z czarnymi i białymi paskami. No nie może być inaczej, gitara od razu kojarzy nam się z Edwardem Van Halenem, który wymyślił ogólnie tą stylistykę lakierowania gitary. I ona była nieodzownym elementem jego koncertów i jego tożsamości, jakby nie patrzeć, ponieważ następnie już miał nawet trampki z takimi paskami w różnych odcieniach. Cały merch był właśnie w ten sposób, że tak powiem, malowany albo produkowany. Moi drodzy, mamy tutaj lipowy korpusik, przepiękny klonowy gryf typu C z klonową podstrunicą. Mamy tutaj standardową skalę i ogólnie gitara jest w takim standardzie Stratocastera Fendera, ponieważ deska jest jak w stracie, główka jest jak w stracie, gryf jest już bardziej sportowy. Mamy tutaj 22 progi jumbo, klucze olejowe, ale nie muszą być blokowane, gdyż mamy blokadę tutaj, ponieważ instrument jest wykonany na licencji Floyd Rose'a, nawet jest oznaka Floyd Rose, EVH z opcją Detune. Moi drodzy, przetwornik to EVH Direct Mount, jeden potencjomet głośności, gniazdo, zapinamy kabel, odkręcamy potencjomet na full i ciśniemy utwory Van Halena, a ja się z Wami dzisiaj żegnam. Link do produktu macie pod spodem, posłuchajcie, jak ta gitarka się odzywa na czystym, na crunchu, na przesterze. Zapraszam Was do tego, byście weszli w link poniżej, bo tam jest link do tej właśnie gitarki. Jeżeli szukacie, jesteście fanami Edka Van Halena albo spodobał Wam się taki design, to tam właśnie w tym linku możecie tą gitarkę sobie nabyć. A ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do wchodzenia na guitarcenter.pl oraz do subskrybowania naszego kanału TV Guitar Center, na którym właśnie jesteście. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Cześć. Thank you.